Hej, witajcie tu z Seversi i... Indy. W kolejnym odcinku z serii zagrajemy w Ace Attorney Investigations. Ostatnim razem pani Tenaira zrobiła się podejrzana, a naszą asystentką została Kami Melee, zaś LaBlanc ciągle strzela do nas z ręki. Melee? To prawie jak to bez Margus. Albo Melee, albo Melee. Nie wiem. Jak to się pisało w ogóle? Melee. Czyli takich Super Smash Bros. Tak. Jest 12 marca 8.32. Okej, mam tam dolecieć w ogóle? Nie mam pojęcia. Można sprawdzić chyba. No nie można. Chyba nie. Może gdzieś około 9, 10. Jak tak, to mam mało czasu w ogóle. Takie tam sprawdzanie. A więc to jest ten sklepik pokładowy. Ale tu bałagan. Tu uważa pan tak? Chyba będę musiała tu posprzątać. Chwila! Nie możesz posprzątać potencjalnej sceny zbrodni. O, dzięki Bogu. A, nienawidzę sprzątać. Nie mogę się spieszyć. Muszę pozostać spokojny, opanowany. Ponieważ ta skarbonka została znaleziona na scenie zbrodni. Znaczy pozostawiona. Tak, tak. Więc jest dość duże prawdopodobieństwo, że zabójca musiał odwiedzić to miejsce. Zaczynamy śledztwo. Więc zacznijmy od szkła. Szkło z wystawy jest porzucane na podłodze. I wygląda na to, że nie ma nic na wystawie. Czyżby ktoś coś tamtąd wziął? Chwila, właściwie chyba tam coś jest. Co to? Mała czapeczka kapitana? Kapitan Nemo! Wieloryby, wszędzie! Co na razie mamy tutaj w ogóle? Mamy... rozbite okulary, mamy broń, czyli pana iFly i czapeczkę. Nie wiem, czy czapeczki już byś nie dał połączyć z bronią, ale wolę nie ryzykować, że stracę cenne punkty, dlatego że mój sposób myślenia jest zbyt nieoskryptowany. To prawie jak Mega Man X 6. Tak? Tak, nie wiem, czy było już o tym mówione, ale Sebastian niestety stracił pamięć. Podobno nie chciałem pamiętać o tej grze tak bardzo, że aż o niej zapomniałem. Mniej więcej. Nie maszcie się, dojdzie do zagajmy w Mega Man X. Już ty mówisz. Jestem pewien, że nigdy nam się nie zdarzą obojętni. Zaczyna się. Mamy tu... Czekajcie, że dopiero po jakichś 2-3 minutach. Tak. Mamy tu szeroki wybór... pamiątek na sprzedaż na tych wystawach. Wie pan, co by pan zasugerowała? Przykro mi, ale nie mam zamiaru kupować tutaj pamiątek. Okej, okay, w takim razie może kupi pan coś mi. Jako prezent. Dopiero co się poznaliśmy! Już mam ci kupować prezenty. A nie? Nie mogę wymyśleć jakiegokolwiek powodu, dla którego miałbym ci cokolwiek kupować. Bo jestem biedną kobietą, ale... Potrzymałam sobie ten wisiorek. Już od długiego czasu tak na niego patrzę. Lepiej skup się na mnie, kiedy coś się ciebie pytam, a potem pogadamy. Znaczy wtedy pogadamy. Your mama is so poor, she can't even pay attention. Ale ten maszynik. Ładny. Zaryzykujmy. Jej! Udało się! To prawdopodobnie było na głowie tej skarbonki. Zobaczmy. Wiesz, że ta skarbonka została siłą wzięta z tej wystawy? Nie, no myślałem, że sama uciekła. Goddammit. Poszukali mnie. Czy oznacza to, że zabójca... rozbił szkło, żeby ją dostać? Eee?
Naprawdę? Ja się prawie zagalopowałem. Nie mów mi, że nie wiesz, jakie rzeczy gdzie są w tym sklepie. A jakby co? No w sumie to nie. Pani Rada zajmuje się tym miejscem. No więc jakim tutaj miałem, abym cokolwiek wiedzieć? Wyczuwam, że dalsza inspekcja tej wystawy jest potrzebowana. Polska język. Wyczuwam głęboko fabułę. Fabułę? Owszem. To jest wielkie oczy. Nie wierzysz mi? Wiesz, że możemy tu już coś wydedukować. Szkło jest rozbite. Prawdopodobnie, znaczy być może był to zabójca, który je rozbił, żeby zabrać skarbonkę. Ale jest trochę dziwne, że wnętrze tej wystawy jest... że we wnętrzu brakuje jakichkolwiek odłamków szkła. Poza tym to szkło rozbiło się dość ładnie. Co się stało? Dotknęłam tego szkła i przycięłam sobie palec. To boli, panie Edward, naprawdę boli. Powiedz mi, że możesz sama się zająć takim małym skaleczeniem. Ale... Wpadałoby coś wydedukować. A, tak na logikę mogło to się stać podczas turbulencji. Ano. Chociaż trochę byłoby to dziwne, że tylko w jednej części, ale... I chyba możemy użyć tutaj skarbonki, ponieważ jest napisane, że sprawca musiał rozbić wystawę. Jednakże jest to sprzeczne z tym, co widzimy. Nie ma na wystawie żadnego szkła i nie wygląda to, jakby było rozbite siłą. A więc... Eureka! Jest tu zdecydowanie coś bardzo niezwykłego w tym. Z czym dokładnie? Jeżeli zabójca rozbił szkło, aby dostać się do skarbonki, powinny być odłamki w środku. Ale on nie posprzątał. A, rozumiem. Tak, na pewno musiałoby tak być. Jednakże, nie mam tu ani trochę szkła na tej wystawie. No, nie ma ani trochę. Co oznacza, że szkło zostało rozbite od środka. Skarbonka musiała... Nasz sprawca jest krasnoludem i wkradł się tam. A teraz jest na ukryciu, aby się nie dać. Mam wrażenie, że ten mem jest trochę nadużywany. Wydaje się! Ta skarbonka musiała przewrócić się przez turbulencję i przebić się przez szkło. Jestem geniuszem! Tak, na pewno. Jest tyle szkła na podłodze. Stawiam, że ta czapeczka została strącona z... mniej więcej w tym czasie. A? O, co fajnie. To sprawia, że... Uważam, że zabójca wziął pana iFly stąd po turbulencjach. No, zawsze to ogranicza na trochę przedział czasowy. Ano. Rób drzemki w swoim czasie, pani Millie, i słuchaj do tego, co ja mówię. Ha! Ale morderstwo wydarzyło się przed turbulencją. Co wyklucza tą skarbonkę jako broń morderstwa. Więc masz na myśli, że ta skarbonka nie jest prawdziwą bronią, tylko podróbką. Tak. W tej chwili wydaje się to dość bardzo prawdopodobne. Ale co jeżeli Modessa poszedł po iFly'a i wybił szkło przez przypadek? Te drzwiczki do wystawy są zamknięte, więc jest to mało prawdopodobne.
Tak, ale jest jedna osoba, która mogłaby to zrobić. O? I któż by to mógł być? Oczywiście, że pani Roda. Jakby na to nie patrzeć, to ona zajmuje się tym miejscem, więc ma klucze do wszystkiego. Pani Roda Teneiro, ha? Cudownie. Coraz bardziej podejrzana. No cóż, sama chciała nas oskarżyć, to teraz ma za swoje. G. Co to jest? A, to są nasze zupełnie oryginalne walizki bagażowe. Normalnie wylatują z drzwi, tak są popularne. Wylatują. Mówię panu, powinien pan kupić i zobaczyć jak co panu się spodoba. Nie będzie pan tego, że o... Być może tak działają rzeczy podczas tego lotu, ale w prawdziwym świecie najpierw próbujesz, potem kupujesz. Niemożliwe, ale jak? To nic nie szkodzi. Racja. W każdym razie, kto kupiłby tą walizkę po tym, jak to wsiadł na pokład? Może mu się spodobała kolorystycznie. Jak widzisz to? Niech pan spojrzy na te wszystkie głowy pana Eiffla, które są tu wymalowane. Urocza maskotka naszej firmy, czy nie? Są wymalowane z wielką dokładnością. Czy nie wygląda tak, jakby chciał na pana wyskoczyć? Faktycznie sprawia, że coś mi skacze w żołądku. A? A cóż, nie ma wątpliwości, to na pewno pana wyrafinowane gusta. Wygląda pan, jakby chciał pan naprawdę tego kupić. I myślałem, że może wreszcie uda mi się sprzedać coś po raz pierwszy, ale przejrzał mnie pan. Ale dzięki Bogu, że mam już to z głowy. Więc będę wiedziała, żeby nie próbować panu już czegokolwiek wciskać, okej? Okay? Ale nigdy nie pokazałem jakiegokolwiek zainteresowania! Hehe! To naprawdę okropne, czy nie? Chciałby pan coś wiedzieć? Te walizki zostały zaprojektowane przez panią Rodę. Pani Teneiro to zaprojektowała? Tak. Mieliśmy konkurs w naszej firmie. Cóż... Ma dość wyostrzony zmysł projektantki. Ostry? To bardziej jak ostry smród Szedala, czy coś. Nie mam pojęcia, dlaczego ci na górze się zdecydowali. Jest takie... Pani Teneiro to zaprojektowała, czy nie? Zdecydowanie. Tego bym się nie spodziewał. Nie, to pomoże. To pomoże. Ej, ona nie żartowała! Te walizki nie padną na sleto. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Proszę na siebie uważać, pani Mili. Pozwolenie w walizce tak sobie jeździć, to jest naruszenie zasad bezpieczeństwa. No i tam czemu? Co się może stać od takiej wielkiej walizki? Proszę, ustawię na miejsce. Okej. Okay. Jestem pewien, że jest bardzo bezpieczna. Walizki zaprojektowane przez panią Teneiro. To jest jeden ostry design. Mam wrażenie... That is not good level design. Mam wrażenie, że należałoby zostać... użyć trochę logiki. I połączyć turbolipsy. Nie przypaliły się żadne wody logiczne? Słucham? Nie przypaliły się żadne wody logiczne? Zaraz zobaczymy. A nie, dobrze myślałem. Tak! Skoro już? Zdecydowanie jest tu coś nie tak. Ha? Czemu pan tak krzyczy? Niech mi pani powie, panie Mili. Czy nie wydaje się pani, że jest tu coś dziwnego z tymi walizkami? Może trochę... wzięło wręcz dziwnością. Wiesz, ten kolor i tak, i tam. Nie o tym mówię! Słuchaj lepiej uważnie. Boję się pana, panie Żółt. Przepraszam. Te walizki są trochę zbyt ładnie ustawione.
Tak, wyglądają na trochę ciasne, czy nie? Ale cóż, wydaje się, że mają to po kimś. I znowu to nie o tym mówię, pani Mili. Może nie chcę wiedzieć, skąd ona wie o ciasności czyjejś. Czy nie wydaje się pani dziwne, że te walizki są... Co to mówisz? Że mówię takie rzeczy. Oh well. 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 Objection shit. Są jedynymi rzeczami nietknięte przez turbulencje. Nieważne, wcześniej znajdę odpowiedź przez sprawdzenie tych walizek samodzielnie. Jak się tak przyjrzeć, to naprawdę są dość podejrzane. Ciekawe jak Roda by to na to zareagowała, gdyby usłyszała, co pan powiedział. Proszę, normalnie, Jezu. Coś nie tak? Ma rację. Muszę uważać, co mówię na głos. Co to? Zauważyłem coś, co się nie zgadza. Co jest tak dziwnego w tych walizkach? Wiem, co jest dziwnego, tylko jest jeden problem. Nie wiem, na której to wskazać. Nie wiem, na której to wskazać. Wskażę na tej. Dobrze. Coś jest tu bardzo dziwnego z tymi kółeczkami. Co pan ma na myśli? Mam na myśli to, że nie ma tu żadnych... Stoperanów. Blokad na miejscu. Bez blokad można by wywnioskować, że turbulencje wysłałyby ją w powietrze. Chciałem powiedzieć w kosmos. I bardzo prawdopodobne jest, że te walizki były tu umieszczone po tym, jak uderzyliśmy w pas turbulencji. Przyjrzyjmy się bliżej, dobrze? Nie, chce mi się wdać. Ezu. Stop! Ja jestem ciekaw jednego. Ile one kosztują? 15 tysięcy. $1200? Nikt z... Nikt na zdrowym umyśle by czegoś takiego nie wymyślił. Wydaje się. 1200 za hipsterską walizkę? Wygląda to, że jest... że jest otwarta. Zobaczmy, co jest w środku. Jakiś materiał. Na pewno nie zakrwawiony. No i jest całkiem mocno zakrwawiony. Aaaa! To jest krew! Wygląda na to, że te walizki są bardzo mocno powiązane z naszym morderstwem. Więc niech mi pan to wytłumaczy. Co ta walizka ma związanego z morderstwem? Wierzę, że dość bezpiecznie jest powiedzieć, że zabójca jakoś użył tej walizki. Może, żeby coś przemieścić? Ale nie mówi pan w tej chwili o zwykłym ciuchu? To jest trochę za małe. Większy przedmiot byłby przydatny, aby przemieścić to, co ja myślę. Rzecz, którą myślę, że przetransportował zabójca tą walizką, jest ciało, oczywiście. Coś, co by pasowało do walizki, która jest również pokryta krwią, brzmi jak zwłoki, czyż nie? God damn it. I zapakowaliśmy walizkę do naszego organizera. Ej, tam była chodba na cenę, że zapakowaliśmy dane, okej? Tak? Ale sam się czepiasz, że pakujemy wszystko do organizera. Gee! Boże święty! Nie wiem, co wtedy to było. Nie przyjrzałem się.
Ale... W świetle tego faktu powiedziałbym, że pan Hicks został przeniesiony do windy z jakiegoś innego miejsca. Co znaczy, że morderstwo zostało popełnione w zupełnie innym miejscu. Więc mówi pan, że poprzez usunięcie ciała windą morderca wziął walizkę, przyprowadził tu walizkę i ją po prostu zostawił? Dokładnie. Ej, to sprawia, że Edgeworth jest coraz mniej obciążony tak naprawdę. Bo on cały czas siedział w tym. A wiesz, kto będzie bardziej obciążony? Ten, kto miał tu klucze! O co chodzi? No w sumie to nic. Po prostu... Myślałem o tym, co powiedziała pani Roda, o tym, że przyszła tutaj po coś. Teraz kto to mówi? Nie wiem. Znaki lepsze nie są twoje. Proszę o wybaczenie, panie Edgeworth. O. Chciałbym panu dać trochę więcej czasu, ale obawiam się, że nie mogę przekonać kapitana. Bardzo mi przykro, panie Edgeworth, ale kapitan uważa, że dał panu wystarczająco dużo czasu. Powiedział, że byłoby mu miło, gdyby mógłby pan to już zamknąć i wrócić na swoje siedzenie. Rozumiem to, jednakże jeżeli nie będzie mi pozwolone dokończyć mojego śledztwa, scena zbrodni może być naruszona do czasów, kiedy wylądujemy. Jeżeli muszę przyznać, nalegam na to, aby pozwolono mi nadzorować przechowywanie tych dwóch miejsc. Oczywiście pod twoją kontrolą. Jeżeli to jedyny pański warunek, wydaje mi się, że możemy dostosować się do pańskich życzeń. Ja jestem tu, aby wspomóc pana w dowolny sposób, panie Edgeworth. Naprawdę? Bezpoczyjny. Jej, brzmi zabawnie. Możemy iść na jakiś kemping i normalnie wszystkiemu się przeglądać i w ogóle będzie fajnie. A, jej, mam 7 latek. Miracle. I've got some stuff to do. I've got some criminals to apprehend. Some daddy's got some criminals. Tak, tak. Znalazłem... Chciałem to zacząć czytać po angielsku. What the fuck? Co się dzisiaj dzieje? Nie, przez chwilę też. Znalazłem dowody, że prawdziwa scena zbrodni nie była tutaj i mam odpowiednio dużo dowodów, aby oczyścić się z jakichkolwiek zarzutów. A jednak... Jak pomyślę o tym, co pani Millie przypomniała mi o pani Tenero, nie mogę pozwolić, aby moje śledztwo się tu skończyło. Prawda musi ujrzeć światło dzienne. A synchronizacja musi zostać powstrzymana, dlatego robimy odświeżającą przerwę i wracamy do was w następnym odcinku z której zagrajmy Wejca Torne Investigations! Trzymajcie się ciepło! Cześć!